poprzesz moje starania o tytuł paladyna? Podziwiam twoją ambicję. Nie sądzisz, że trochę przesadzasz? Na tę pozycję pracuje się latami. Jestem gotowy, by zostać paladynem. Nie zawiodę cię. Skoro tak bardzo ci na tym zależy, jest coś, co możesz zrobić, by zyskać moje poparcie. Niewielu tu rozumie, co dzieje się poza naszymi granicami. Masz więc szansę się wykazać. Chcę, byś udał się do Ignadomu. Tylko musisz to zrobić po cichu. Naucz mnie czegoś. Jasne. Co mam jechać do Ignadonu? O pokój. Walczymy na zbyt wielu frontach, a albowie rosną w siłę. Klerycy są w podobnej sytuacji. Jeśli zdołamy ich przekonać do zawarcia pokoju i wspólnego, zgranego ataku na albów, mamy szansę odmienić losy tej wojny. By urzeczywistnić ten plan, muszę dotrzeć do sędziego Reinholda w Ignadonie. Oto wiadomość dla niego. Nie wolno ci złamać pieczęci. Wiadomość musi dotrzeć do sędziego w stanie nienaruszonym. Wiesz, że tutejsze prawo zakazuje technologii? Hort, miejsce kontemplacji i nauki. Cała wiedza Starego Świata została tu zgromadzona. Nie przyszedłeś tu, by się modlić, prawda? Nie biję od ciebie religijnością. A ty nie wyglądasz, jakbyś poszukiwał boskiej pomocy. Mylę się? Masz rację. Nie szukam pomocy. Ha! Wiedziałam. Chciałam z tobą porozmawiać nie bez powodu. Tutejsi ludzie są spragnieni wiedzy, a przez to dość skoncentrowani. Żądają prostych, logicznych odpowiedzi. Zakazują głowienia się nad czymkolwiek. To czyste szaleństwo. Nie zrozum mnie źle. Z wiedzy płynie mądrość, która przybliża nas do Kalana. Co jest więc złego w zdobyciu kilku odpowiedzi? Co sprowadza mnie do ciebie? Założę się, że taki ciekawski typ jak ty odpowie mi na kilka pytań. Nie szukam kłopotów. Kto mówi o kłopotach? To naprawdę błaha sprawa. Choć może to dlatego wciąż wpadam w tarapaty. To co, pomożesz mi? Powiedz, o co chodzi. Słyszałeś o proroku Arvidzie? Nie. Powinienem go znać? Oczywiście! To założyciel naszego zakonu, trzon istnienia kleryków. Dość już usłyszałem. Tak czy inaczej, wzbogaciłeś się o nową wiedzę. Jednak coś we wcześniejszych dziełach opisujących losy Arvida nie daje mi spokoju. Nie wiem jednak dlaczego. Ale czy wolno mi odwiedzić archiwum, by studiować pisma? Nie! Już próbowałam się tam zakraść. Wyrzucili mnie. Cudem uniknęłam reedukacji.
Powiedzieli, skup się na sprawach doczesnych. Przyszłość odmienisz tylko dzięki wyciągnięciu wniosków z przeszłości. Opowiedz mi o Arvidzie. Proszę bardzo. Jak mówiłam, to założyciel naszego zakonu. Narodził się około 200 lat temu, jak sądzimy, i jako pierwszy został oświecony przez Kalana. Po uderzeniu komety spadł na niego ogromny ciężar, a jednocześnie dostąpił zaszczytu wprowadzenia ludzkości w nową erę. Ocalenia tych, którzy przeżyli. Pierwsi wyznawcy pojawili się tutaj, w Horcie. Ochronili technologię przed zniszczeniem, a Kalan nauczył ich, jak ją wykorzystać, by przysłużyć się całej ludności Magalana. Chcieli nieść pomoc wszystkim, ale nie zawsze spotykali się ze zrozumieniem. W Tawarze znajdziesz tych, którzy ich odrzucili. Co zrobił Arvid? Spisał zasady, które zgromadziły nas tutaj, w Horcie. A nasi przodkowie rozpoczęli badania, by odkryć, jak wykorzystać Eleks ku powszechnemu dobru. Dzięki niemu nasza mała społeczność mogła bronić się przed atakami podłych bezbożników. Naucz mnie czegoś. Tak. My, klerycy, wiemy, jak wykorzystać naukę w praktyce. Czyli to właśnie jest przybysz, o którym tyle słyszałem. Słyszałeś o mnie? Wiem o wszystkim, co się tu dzieje. Niektórzy wręcz nazywają mnie Okiem Kalana. Nazywam się Reinhold. Jestem sędzią. Sprawuję pieczę nad mieszkańcami Hortu. A Hort stoi na straży bezpieczeństwa całego Magalana. Takie brzemię wymaga czujności. Jestem zmuszony pytać o to każdą nową osobę. Jesteś przyjacielem czy wrogiem? Przybyłeś, by otrzymać błogosławieństwo kleryków, czy stanąć z nami w szranki? Połączyłem już swoje losy z inną frakcją. W takim razie handluj, zwiedzaj i poznaj naszych mieszkańców, póki tu jesteś. Niech Kalan nad tobą czuwa. Niechaj twój czas spędzony w Horcie będzie spokojny i urodzajny. Przysyła mnie naczelnik Cormac. Naczelnik Cormac? Czego chce ten berserk? Mam ci przekazać wiadomość. Lepiej się więc nie ociągaj. Trzymaj. Pieczęć jest nienaruszona. Najwyraźniej można ufać wam bardziej niż pani to. Daj mi chwilę. Muszę zapoznać się z treścią listu. Dobrze. Wiem już, czego od nas oczekujecie. Dostarcz tę odpowiedź. Skorzystałem też z okazji i poświęciłem fragment na pochwalenie cię za zadanie sobie trudu, by dostarczyć tę wiadomość. Uznaj to za zapłatę. Nie mogę oferować ci nic więcej. Jeśli to wszystko, ruszaj w drogę. Co zawiera wiadomość? To deklaracja zawieszenia broni. Obywatele muszą zrozumieć, że albowie stanowią zagrożenie dla wszystkich wolnych ludzi. Nieważne, czy jest się berserkiem, czy klerykiem. Najwyraźniej naczelnik Cormac w końcu sam wysnuł ten wniosek i zobowiązał się do wycofania swoich oddziałów z naszych granic, byśmy skupili się na walce z Albami. Przyszłość pokaże, co wyniknie z tej ugody. Nic tu po mnie. Bezpiecznej podróży. Nie pozwól, by Albowie przechwycili tę wiadomość. Lepiej pozbądź się tej technologii.
dostarczy tę wiadomość sędziemu Reinholdowi. To, że udało ci się wrócić, to dobry znak. Masz dla mnie jakąś odpowiedź? Tak. Oto list. Jak widzę, byli z ciebie zadowoleni. To dobrze wróży na przyszłość. Wiem, że nawiązanie stosunków dyplomatycznych z klerykami jest możliwe. Do wspólnych negocjacji jeszcze daleka droga, ale zawsze to jakiś początek. Teraz pozostaje drobna kwestia przekonania Angrima i Ragnara, że dyplomacja to najlepsze rozwiązanie. Zasłużyłeś na wsparcie. W podziękowaniu za to, że nie złamałeś pieczęci, nagrodzę cię eleksitem. Proszę, twoja misja jest tego warta.